Jeden człowiek odmienił losy wielu setek, ale zapłacił za to wysoką cenę. Pokonał śniącego. Dobra, Xardas. Znamy to na pamięć. Bezi leżał pod gruzami, 2 tygodnie blisko, czy nawet 3. Ty go wyciągnąłeś, teraz jest większa misja. Wiemy co robić, nie musisz się produkować. W telegraficznym skrócie. Wygnanie śniącego nie zakończyło wszystkich naszych problemów. Demon ostatnim tchnieniem wydobył z siebie krzyk, który przywołał do naszego świata smoki, które prowadzą potężną armię. Co więcej, musimy zdobyć artefakt związany z Beliarem, Bogiem Ciemności, a na pewno nie jesteśmy jedynymi, którzy będą chcieli go zdobyć. Prócz tego artefaktu jest jeszcze kwestia Uriziela, naszego miecza, który został w świątyni śniącego, a niezwykle przydałby się w walce ze smokami. Gdybyśmy jednak nie chcieli skupiać się na walce bronią białą, są inne, równie potężne artefakty. Kostur, pochłaniacz dusz i łuk Erhazir, po naszemu Gwiezdna Furia. Warto byłoby się za nimi rozejrzeć. I tak oto zaczyna się nasza przygoda w modyfikacji New Balance. Wszystkie ustawienia poziomu trudności są zupełnie standardowe, oprócz tego, że wybrałem więcej przeciwników w niektórych lokacjach. Nie wiem, jak to wpłynie na całą zabawę, no ale myślę, że będzie pozytywnie. Jednak to nie wszystko. W wieży Xardasa czeka na mnie jeszcze ktoś lub coś. Nie wiem dokładnie, jak zdefiniować ten byt, ale przedstawił się jako Dagot, opiekun. Wedle jego słów reprezentuje on ugrupowanie, z braku lepszych słów, które zajmuje się tym, by w świecie panował porządek. Nie reprezentują oni jednak Adanosa, a stoją raczej pomiędzy bogami. Można by pomyśleć, że mocą dorównują trójcy. Dagot zapytał mnie, czy chcę podążać drogą równowagi, uprzedzając mnie, że zadaję to pytanie tylko raz i odpowiedzi nie można zmienić. Zdecydowałem się odpowiedzieć tak. Nie wiem, do czego mnie to doprowadzi. Tego dowiemy się w przyszłości. W dalszej kolejności zająłem się zbieraniem wszystkich fantów, które pomogą nam w rozpoczęciu tej podróży. W wieży Xardasa jest sporo zakamarków i miejsc do odnalezienia, jakże i przedmiotów do wzięcia. Otworzyłem skrzynię, przywdziałem swoją pierwszą broń, jaką była laga, założyłem na tyłek spodnie kopacza i stwierdziłem, że czas pójść na górę wieży, zobaczyć co znajdziemy w tamtym miejscu. Na samej górze przyjemny pokój, kilka fantów do zebrania, skórzany mieszek, czułem, że nie będę przynajmniej biedny. W zamkniętej skrzyni nie było specjalnie ciekawych rzeczy. Później sam dół, kilka fantów, jedna skrzynia do otwarcia i coś, co mnie zaskoczyło. Na stolikach, gdzie z reguły było dużo roślin, znalazłem pewną notkę od Xardasa, a w niej zapisek, który traktował o tym, że niedaleko jego wieży jest jaskinia z bramą zamkniętą na kołowrót. Niestety kołowrót się zaciął. Tak wyposażony, ruszyłem odkrywać świat. Tutaj zaczęły się pierwsze wyzwania. Pierwszy młody wilk na mojej drodze szybko padł ofiarą mojej lagi. Rzeczywiście, była ta jaskinia wspomniana wcześniej w notce, a w niej kołowrót. Niestety, tak jak notka też traktowała, jest on na razie zacięty, nic z tym nie zrobimy. Dalej kolejny młody wilk, w ogóle go nie zauważyłem ani usłyszałem w tych krzakach. Szybko wyjęta broń, kilka machnięć i łupy były dla mnie. Trochę strzał, krótki łuk, kilka zwojów z zakręciami, esencja lecznicza, bardzo w porządku, ludzik na start. Dalej jaskinia, w której spodziewałem się znaleźć gobliny i je właśnie tam spotkałem. Na początku młody goblin szybko padł po kilku dobrych uderzeniach maczugą. Zagłębiając się dalej w jaskinie, spotkałem już małe stado, a mianowicie 3 młode gobliny. Nie byłem pewny, czy dam sobie radę. Oświetliłem sobie jaskinię pochodnią, żeby lepiej widzieć, plus ewentualnie poparzyć oponentów. I okazało się, że 3 gobliny nie są wcale takim dużym wyzwaniem. Otworzyłem skrzynie, których pilnowali. Całe 2. Trochę złotych monet, trochę ciemnych grzybów, jabłko i esencja many wpadły do mojej kieszeni. Poszliśmy dalej i znalazłem wyjście z tej jaskini z drugiej strony. Przede mną rozpościerał się widok na niewielką kotlinę. W kotlinie spotkałem starego przyjaciela. Lester opowiedział mi, co działo się z nim po upadku bariery. Ciągłe bóle głowy i halucynacje nie dziwiły u człowieka, który zamiast wciągania do pust tlenu wybierał bogienne ziele. Jednakże wspomnienie o stworzeniu o ogromnych rozmiarach i ziejącym ogniem potwierdziło słowa Xardasa o smokach. Wysłałem Lestera właśnie do nekromanty, ale wcześniej zapytałem, czy może mi jakoś pomóc dostać się do miasta. Wspomniał o podszyciu się pod kuriera, miejskiego alchemika, jaki podarował mi przepaskę nowicjusza.
W dalszej części kotliny była jaskinia, a w niej sporo potworów do zabicia. Na pierwszy rzut przyszły dwa zębacze. Wyciągnąłem jednego, żeby nie mierzyć się z całym stadem naraz. I spróbowałem zmierzyć się z nim moją maczugą. Laga okazała się dość skuteczna w starciu z taką bestią. Wystarczyło trochę ciosów i sporo celnych uników, żeby pokonać tego potwora. Byłem się bardzo zadowolony, ponieważ jest to dość silny oponent, jak na początek przygody. Z drugim poszło dużo łatwiej, dużo szybciej i mogłem zająć się eksploracją jaskini. No dobrze, przede mną dwa gobliny, które są dość dużym zagrożeniem dla bezimiennego na tym etapie gry. Aczkolwiek pokonałem już dwa zębacze. Tego miałbym się bać, prawda? Problemem jest to, że niestety wczytałem grę i nie mam pochodni. Znaczy mogę użyć kolejnej i tak też zrobię. Zobaczmy, co tu mamy. Sarkofag. A sarkofagu, pas strażnika miejskiego, skórzany mieszek, czaszka i kość szkieletu. Fajnie. Czy ja mogę też ten sarkofag otworzyć? Nie, ale możemy pozbierać ciemne grzyby. Bardzo biały miecz i zmarł tu kajma. Ja nie zbuguję? Bugować trzeba w tej grze. Zardzewiały miecz to coś, co jest poza naszym zasięgiem. Mówienie jest takie ciężkie. Niewозможne. 30 siły trzeba mieć, żeby pas założyć. Ja pierdzielę, to z czego nie zrobiony? Jasna dupa. No dobra, no to... To fajnie, że pasek zdobyliśmy, warto było. W każdym razie pokonaliśmy naprawdę dużo oponentów. Wybiliśmy sporo expa, bo mamy... Zaraz drugi trzeci poziom? Nie, to jest pierwszy wbity tak jakby. Czyli zaraz drugi poziom. To się zaczyna z zerowym. No cóż. A więc kontynuujmy naszą podróż. No dobrze, porozmawiajmy z panem Kawalornem. Kawalorn był cień ze starego obozu. Pamiętałem go. Zaciekawiła mnie jego zbroja. Nie kojarzyłem jej pochodzenia, ani barw czy zdobień. Kawalorn nie chciał jednak powiedzieć o niej zbyt wiele. Przyznał, że jest w ciężkiej sytuacji. Napadli go bandyci i zabrali ważny list, który zobowiązany był dostarczyć. Postanowiłem mu pomóc. Poprosiłem go jednak najpierw o jakąś broń, ponieważ walka z bandytami, wyposażony tylko w drewniany kij, nie wydawała mi się najlepszym pomysłem. Dostałem od Kawalorna nóż, zwany Wilczym Kłem. Czułem się gotowy. Ruszyłem jednak najpierw na mały zwiat. Jednak tę historię usłyszycie następnym razem. Trzymajcie się.